kochani, witam was z powrotem na moim kanale. W dzisiejszym filmie, który będzie naprawdę bardzo krótki, bo no nie zamówiłam dość rzeczy. Chciałabym wam pokazać haul zakupowy z The Body Shopu, a dosłownie zamówiłam 5 rzeczy chyba. Czy chodzi mi o to, że jedno z zestaw tam są 3 rzeczy, więc w sumie 4 rzeczy, a tam są 3 rzeczy, więc wiecie o co mi chodzi. Pokażę wam po prostu, co zamówiłam, bez zbędnego gadania. Ten film też będzie w języku angielskim na drugim kanale, właśnie to nagrałam. Więc tak wygląda moja paczka. Tak ładnie się prezentuje w środku. Generalnie wydaje mi się, że to bardzo ładnie wygląda. Naprawdę dawno nie zamawiałam z The Body Shopa. Czy wiecie o co mi byłam? Byłam w The Body Shopie, ale nie zamawiałam online. Więc zamówiłam taki set. 3 masełka. British Rose, Sha i Strawberry. Powiem wam w ten sposób, że długo kupuję już rzeczy w The Body Shopie, tak w miarę regularnie, że wiecie o co mi chodzi, jak mi się coś kończy, to kupuję. Chyba z 2 lata albo 3 już nawet, tak jak na to patrzę. I bardzo długo nie mogłam się przemóc do British Rose, bo ja kiedyś kupiłam BM-ie zestaw tam właśnie różany. I on nie pachniał ładnie. On był taki bardzo duszący. O, to jest w ogóle kartka z The Body Shopa. Moje zamówienie. Zapomniałam to ściągnąć, zanim zaczęłam nagrywać. Wiecie o co chodzi? Najczęściej są duszące, ale ta róża jest bardzo ładna. Bardzo ładny zapach. I powiem wam, że facetom też się podoba ten zapach na rękach. Chętnie kremu używają do rąk o tym zapachu. Albo po prostu jakiegokolwiek. Z autopsji wiem, bo u nas pracy, znaczy u nas, to co teraz robię, to w mojej drużynie my ciągle używamy kremów do rąk, jak ktoś ma jakikolwiek krem do rąk, to nam pasuje. Więc, tak, no też tym razem pudełko nie spadło. British Rose, to jest tylko 50 ml, z tego co pamiętam w środku. Chyba. Tak, tak, dobra. Ja muszę się, wiecie. Więc British Rose i Strawberry. I poczekajcie moment. I Sha, która spadła. Ja wam powiem, że ja lubię bardzo, jak są właśnie takie zestawy. Bo jedno masło chyba 200 ml albo 100 ml, nie pamiętam. Kosztuje chyba 16 funtów. Te masła są mega drogie. Kupiłam ten spray w promocji za chyba 4 z czymś. One są generalnie chyba po 9 funtów. Jest, więc jest go 30 ml. Ucięło mnie chyba znowu. Nie jestem pewna, w którym momencie. To jest najgorsze. Nie wiem, o co chodzi ostatnio. I kupiłam jeszcze, zamówiłam sobie jeszcze 2 kremy do rąk. Wiem, że niedawno kupowałam 2 kremy, a w sumie na zapachy jeden już zużyłam, właśnie tą British Rose już zużyłam. Skupiłam ten krem, czyli to jest Fiji Green Tea i Mango klasycznie. Bardzo lubię te dwa zapachy, ale myślałam, że sobie zamówiłam też właśnie Green Tea. Boże nie, British Rose. Może myślałam o tym, żeby zamówić, wiecie? Nie wiem już sama. Na pewno nie zamówiłam, bo by było, albo było napisane, że tego i tego mi nie wysłali. Oj, teraz zauważyłam, że mam komodę nie. No więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, że za bardzo was nie zanudzałam. Wiem, że to jest taki wyjątkowo krótki film jak na mnie, w sumie w ostatnim czasie. Bo tak raczej takie 15-20 minutowe raczej dodawałam. Ale stwierdziłam, że to nagram, to też jest coś... Może nie tyle, że innego, ale dawno nie było takiego typowo haulu zakupowego. Z jakimiś kosmetykami. Wiecie o co mi chodzi, także The Body Shop albo Look Fantastic. Po prostu dawno nie zamawiałam, bo w sumie na razie za bardzo nie potrzebuję. Na pewno niedługo zamówię z Look Fantastic, ale nie wiem konkretnie kiedy. Musiałabym najpierw zobaczyć, co mają ciekawego. Wiecie o co mi chodzi, na pewno tu już bym musiała jakieś zamówić. Ale nie wiem czy za... Oj, 3 osobami. Nie wiem czy zamówię na stronie, czy nie kupię sobie z Maybelline drugiego opakowania. Bo ten tu jest z Maybelline. Gdzieś mam plecak. Dobra, na łóżku, nieważne. On jest bardzo fajny, muszę wam powiedzieć, że naprawdę fajnie, duże rzęsy. I tego...
Chyba nie zobaczycie, jak mam teraz na oczach. Pewnie jestem rozmazana. Połowy podkładu nie mam, no ale trudno. Ja bardzo lubię go na oczach, na rzęsach, bo mi się podoba. Dawno nie miałam takiego dobrego tuszu, jak coś. Tak, taka wstawka zamiast ulubieńców. Ulubieńcy będą pod koniec tego miesiąca, z 2 miesięcy po prostu. Tak mi się wydaje, że tak będę robić cały czas. Wtedy mi się jest łatwiej zmotywować jakoś. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!